To jest jakaś lekcja demokracji bezpośredniej. Cały czas będę powtarzała, że Szwajcarzy uczyli się 170 lat. My tak naprawdę, ten e-parlament powstał od 2021 roku. Skąd się biorą pomysły, które są potem dyskutowane albo które potem idą pod referendum? Dostał poparcie bardzo duże, bo 700 osób wypowiedziało się we referendum, że tak, oczywiście, zgadzamy się, aby... Jakieś zaburzenia, zawirowania były, ale zdaje się, że udało wam się to pokonać. Dzień dobry. W dzisiejszym programie To Warto Wiedzieć witam Małgorzatę Łabęcką. Witaj. Witam serdecznie wszystkich. Witam Ciebie, Janie. Po długiej przerwie. Chciałem z Tobą porozmawiać o e-parlamencie. Dawno żeśmy nie rozmawiali, a z tego co wiem, to sporo się działo. Czy mogłabyś nam właśnie pokrótce przedstawić historię? Jakieś zaburzenia, zawirowania były, ale zdaje się, że udało Wam się to pokonać. Tak, oczywiście. Wychodzimy jakby na prostą i to jest najistotniejsze. Rzeczywiście było takie załamanie w parlamencie, wynikające z wyboru, tak naprawdę, to chyba była najważniejsza przyczyna, wybór statutu w referendum. To był statut, a w zasadzie regulamin, który składał się z 9 punktów i na bazie tego regulaminu tak naprawdę przestało istnieć organ wykonawczy, jakim jest Krajowa Rada Koordynacyjna. Można było wychodzić z inicjatywami i zebrać 50 podpisów, ale tak naprawdę nie było szczegółowych unormowań. I to spowodowało jakby taki marazm, mi się wydaje, i niebezpieczeństwo, że ktoś mógłby wyjść z propozycją likwidacji nawet parlamentu, mógłby zebrać 50 podpisów i na bazie nastrojów, jakie panowały, zniechęcenia, no były tam różne też negatywne emocje, można było wyjść z tą inicjatywą i tak naprawdę przeprowadzić referendum i ogłosić, że no nie istnieje parlament. I to spowodowało jakby reakcję założyciela parlamentu Janusza Zagórskiego, który tak naprawdę dał nam wolną rękę, żebyśmy prowadzili ten e-parlament, ale w momencie, kiedy sytuacja była bardzo niebezpieczna, bo wręcz chodziło o być albo nie być e-parlamentu, zareagował, wszedł wtedy i zaproponował jakby program naprawczy. Dostał poparcie bardzo duże, bo 700 osób wypowiedziało się we referendum, że tak, oczywiście, zgadzamy się, aby Janusz Zagórski przeprowadził taki program, zaproponował swój statut, który był tak naprawdę, opierał się na bazie statutów, które były brane wcześniej pod referendum, bo tak naprawdę 9 projektów powstało statutów e-parlamentu, to bardzo dużo. Różni e-parlamentarzyści napisali swoje propozycje i poddali to pod referendum, czyli miał bazę przepisów bardzo dużą, plus swoje własne autorskie rozwiązania, bardzo ciekawe. Teraz jak tak analizuję dogłębnie ten statut, to rzeczywiście te rozwiązania są nowatorskie. Konsultował się oczywiście z osobami, z autorami tych projektów, również ze mną, bo byłam autorką razem z Rajmudem Kowalczykiem Konstytucji Republiki Wolnych Ludzi. I na bazie tych przemyśleń, różnych uwag stworzył, wydaje mi się, że bardzo ciekawy, nowatorski statut pod patronatem Janusza Zagórskiego. Jesteśmy teraz w trakcie referendum. Ono zaczęło się od 8 lutego i trwa do 14 lutego, czyli tak naprawdę do dzisiaj, do godziny 20. Także zachęcam jeszcze osoby, które nie zagłosowały, żeby zainteresowały się tym, weszły w link, bo na maile zostały wysłane linki i zagłosowały i wzięły udział w tym referendum. Posłuchaj, no bardzo trudne widać jest zorganizowanie ludzi do jakiegoś sensownego działania. Ja nawet tak ostatnio w niedzielę byłem na spotkaniu grup pozaparlamentarnych, które zgodziły się do tego, że będą promowały demokrację bezpośrednią i te grupy w zasadzie miały naprawdę wielki kłopot, żeby się dogadać. Tam były rozbieżności, przy czym to nawet nie były rozbieżności, które wynikały ze złej woli tych ludzi, tylko z innego widzenia pewnych rzeczy.
Otóż dla jednych osób nazwa była kluczowa, bo nazwa jest takim lewarem marketingowym, który ma przyciągnąć potencjalnych wyborców. Dlatego oni uważają, że nazwa jest kluczowa. No i chcieli się skoncentrować właśnie na tej nazwie. Były różne pomysły, że albo wezmą, ta nowa organizacja weźmie nazwę jednej z organizacji składowych, na przykład największej, albo że wymyśli się nową nazwę. No i tutaj też były rozbieżności. W gruncie rzeczy to było spotkanie bardzo ciekawe według mnie, pokazujące, że no, nic nie jest takie proste, ale mam nadzieję, że to doprowadziło do jakiegoś rezultatu. Natomiast czy mogłabyś opowiedzieć, co było kością niezgody u was? Znaczy, może w bardzo takim ogólnym, systemowym spojrzeniu, czy ludzie przypadkiem nie próbują realizować swoich własnych, prywatnych celów, tak? Że oni chcą siebie pokazać, oni chcą swój pomysł i gdzieś zatracają ten cel nadrzędny. Czy mamy do czynienia z takimi postawami? Z czego właśnie wynika ta niemożliwość dogadania się? Tak, tutaj myślę, że zauważyłeś i to, co powiedziałeś, to żeśmy to przeżyli na własnej w życiu e-parlamentu, bo w samej Krajowej Radzie Koordynacyjnej były osoby, które nie do końca realizowały cele demokracji bezpośredniej. One próbowały narzucić swoją wolę, próbowały ją przepchnąć, nawet forma, nawet sposób wyboru statutu też był bardzo kontrowersyjny początkowo, bo te osoby proponowały, że stworzą jedną tylko wersję statutu, która będzie obowiązywała w e-parlamencie i nie dopuszczały myśli, że mogą inne osoby wyjść z własnymi propozycjami. Ta akurat propozycja statutu była mocno kontrowersyjna, bo jakby przekierowywała e-parlament na inne cele. Tu chodziło o wprowadzenie pod nazwą e-parlamentu nowego projektu nazwanego Państwo Narodowe. Tam były zapisy mocno, naprawdę, które powodowały różne takie niesnaski, bo na przykład weryfikacja kandydata do Krajowej Rady Koordynacyjnej 3 pokolenia wstecz. Czyli ten kandydat powinien udokumentować, kim był jego pradziadek, prababcia. Tutaj ja wtedy mocno oponowałam, wręcz cofnęłam się do historii świata, że tak powiem, i przypomniałam, że no było kiedyś tak, był taki paragraf aryjski, który właśnie sprawdzał 3 pokolenia wstecz i na mocy tego można było zostać esesmanem. Więc byśmy się wtedy jakby cofnęli do takiej sytuacji, która by spowodowała, ja nawet już tak dywagując, mówiłam, że moglibyśmy w pewnym momencie wylądować w sądzie za dyskryminację ludzi ze względu na pochodzenie. No to było ogromne niebezpieczeństwo i w parlamencie, gdzie wolność jest nadrzędnym celem, prawo naturalne, no takie zapisy były niedopuszczalne. I to tak naprawdę spowodowało, bo to były osoby, które należały do Krajowej Rady Koordynacyjnej, że podjęłam to wyzwanie i powiedziałam, nie, no nie zgadzam się na taki statut, więc zbiorę osoby, z którymi napiszemy swoją inną propozycję, niech to będzie alternatywa. I to jakby rozpoczęło również pisanie przez inne osoby. No 9 propozycji było, no to ogromna ilość, prawda? Ludzie się zainteresowali tym, ale na tym to polegało, żeby był wybór, a nie po prostu jeden statut, który mocno zaburzał nasz cel i przekierowywał tak naprawdę e-parlament na inne tory. I dzięki temu, że to referendum, w tym referendum brało tyle tych statutów, no to żeśmy to zagrożenie zlikwidowali, bo ten projekt pod nazwą Mała Konstytucja nie przeszła w tym referendum, ale znowu przeszedł bardzo lakoniczny, 9-punktowy tak naprawdę regulamin, który na mocy tego regulaminu jakby wszystkie instytucje przestały istnieć i stanęliśmy w martwym punkcie. To spowodowało, że ta sytuacja mocno osłabiła e-parlament i niektóre osoby próbowały wykorzystać na tym właśnie takiej słabości e-parlamentu. Powstał nieprzemyślany wniosek referendalny. Teraz ci autorzy już wiedzą, że on nie był trafiony, na mocy którego chcieli całe KRK jakby tak naprawdę zlinczować w referendum, bez względu na to, czy ktoś zawinił, czy ktoś nie zawinił. Wszyscy mieli być wyrzuceni z zakazem w ogóle brania w następnych wyborach udziału w kandydowaniu.
głosowaniu. No to było mocno krzywdzące dla osób, które walczyły o e-parlament i starały się utrzymać główny cel, ten po prostu drogowskaz, żeby nie schodzić z tej drogi. No sama byłam ogromnie oburzona, bo znałam te osoby i to spowodowało, że właśnie Janusz Zagórski stwierdził, że nie pozwoli, żeby ta społeczność była dalej w ten sposób dewastowana. On nie miał takich planów. On mówił, że może na wiosnę dołączy się do nas, ale widzą, co się dzieje, że tak naprawdę wartościowe osoby zaczęły się zastanawiać, co robią w tym parlamencie, bo może trzeba przestać w ogóle tu istnieć, bo źle się dzieje. To naprawdę to był najważniejszy moment, zresztą na prośbę wielu osób, wielu członków parlamentu, to była prośba wielu ludzi, żeby zainterweniował, żeby coś zrobił, żeby pokazał tak naprawdę, żebyśmy nie schodzili z tej drogi i którą stroną mamy iść. I teraz, no to jest ważny moment, prawda, bo jesteśmy nad wyborem tego statutu, który jest, jak powiedziałam, bardzo przemyślany, spójny. Nawet może przeczytam jakieś fragmenty, bo to jest, wiesz co, naprawdę, no chociażby na przykład w preambule, takie fragmenty może z niektórych rozdziałów, preambuła, to jest fragment. W rzeczywistości, w jakiej teraz żyjemy, gdzie trzeba w praktyce organizować sobie wspólne życie, jedynym sposobem decydowania o naszych losach zgodnym z tą duchową prawdą może być tylko oddolna demokracja bezpośrednia. To jest podstawowa intencja, która doprowadza nas do tworzenia e-parlamentu wolnych ludzi. Albo na przykład wprowadzenie w rozdziale pierwszym. Po raz pierwszy w znanej nam historii świata w wyniku przemian technologicznych jako członkowie dużych wspólnot możemy podejmować decyzję dotyczącą naszych żywotnych interesów nie poprzez delegowanie swoich praw wybranym przedstawicielom, ale czynienie tego bezpośrednio. We współczesnym świecie doszło do cyfryzacji na wielką skalę praktycznie wszystkich sfer życia, poza jedną, najważniejszą, urzeczywistnieniem demokratycznych zasad sprawowania władzy. Na przykład fragment, takie powiedzenie, które często jest powtarzane przez Janusza Zagórskiego, skoro dzisiaj masowo przelewamy elektronicznie pieniądze, to nie ma problemu, by stanowić prawo głosując przez internet. I taka jest prawda e-głosowania. My Polacy wyzwalamy w sobie wielką kreatywną siłę i otwieramy drogę do wielkich przemian. Prowadzą one do dobra, piękna, harmonii, zdrowia, radości, dobrobytu, sprawiedliwości, do świata wolnego od uprzedzeń i dyskryminacji. W naszej rzeczywistości panuje szacunek do drugiego człowieka i świata przyrody. Tradycje i wierzenia przodków są pamiętane, a najchwalebniejsze i najodważniejsze czyny w dziejach Polski są dumą i inspiracją dla kolejnych pokoleń. Naszą misją jako e-parlament wolnych ludzi jest upowszechnianie idei prawa naturalnego, według którego każdy człowiek z urodzenia jest wolny i przysługuje mu prawo do decydowania o sobie. Jako wspólnota wolnych ludzi mamy pomiędzy sobą umowę społeczną, której wyrazem jest państwo. Nie może to być jednak skorumpowana instytucja rządzona przez obce siły. Chcemy jako Polacy poprzez demokrację bezpośrednią w powszechnych głosowaniach wypełniać rolę suwerena w naszym państwie. Idea jest wielka. Nasz e-parlament ma tworzyć w naszym narodzie, w społeczeństwie polskim, zalążki nowego, sprawiedliwego ustroju i być inspiracją wielkich zmian cywilizacyjnych na całej planecie. I w zagadnieniach podstawowych jest opisane, że e-parlament wolnych ludzi opiera się na dwóch fundamentach, sejmikach regionalnych i ogólnopolskiej społeczności e-parlamentu. Obowiązuje tutaj zasada subsydiarności, suwerenności, niezależności i demokracji oddolnej. No więc widzę, wiesz co, ja w tej chwili jestem w trakcie lektury książki Państwo w trzecim tysiącleciu księcia von Liechtenstein i tak widzę, że oni mają taką strukturę, że mają księcia, książę sam się finansuje, natomiast cały Liechtenstein jest oparty o demokrację bezpośrednią, oddolną. No i książę von Liechtenstein pisze, że to jest bardzo dobre i tam właśnie pokazuje różne rzeczy i widzę, że rolę księcia von Liechtenstein pełni książę Janusz von e-parlament, no bo jak tam na dole ludzie się nie potrafią dogadać, no to po prostu interweniuje. Myślę, że to jest na pewno nie marketingowe, jeżeli chodzi o e-parlament, z jednej strony dla idiotów, no bo
ludzie prości zawsze chcą prostego rozwiązania. No i mówią albo rządy twardej ręki, albo z kolei są tacy, którzy są przywiązani wyłącznie do tej demokracji oddolnej. Natomiast wydaje mi się, że tutaj, jeżeli się spojrzy i wejdzie się w proces jednoczenia ludzi właśnie, którzy mają podejmować decyzje na poziomie lokalnym czy na poziomie już federalnym, no to zdaje się, że wiele czynników wpływa, że tu trzeba się umieć zorganizować oddolnie, ale też trzeba mieć takiego męża opatrznościowego albo gremium takie, które będzie no, w przypadkach, kiedy ta społeczność idzie wchodzi w ślepy zaułek, no to wtedy właśnie podjąć jakąś decyzję, czy ukierunkować, czy no, rzucić koło ratunkowe, podać pomocną dłoń i tak dalej. Także to chyba no, tak to wygląda, tak to się wykluwa. Mam takie kolejne pytanie do ciebie. Jakie rzeczy będzie głosował e-parlament? Jak to będzie wyglądało? Czym e-parlament się będzie zajmował? Najważniejsze jest to, żeby propagować demokrację bezpośrednią poprzez upowszechnianie e-głosowania. Odnosząc się do tego, co powiedziałeś, no nie może bym tak nie powiedziała, że to jest książę, że to może jeszcze na białym koniu. Wydaje mi się, że tutaj się tworzy społeczność ludzi odpowiedzialnych, która zaczyna sobie zdawać z tego sprawę, że wszelkie decyzje, za każdą decyzją jest pewna odpowiedzialność. Sam fakt, że jednak wybraliśmy w referendum powszechnym z naszej społeczności statut, który jakby nas zamroził, czegoś nas nauczył. To jest jakaś lekcja demokracji bezpośredniej. Cały czas będę powtarzała, że Szwajcarzy uczyli się 170 lat. My tak naprawdę, ten e-parlament powstał od 2021 roku. Praktykujemy tę demokrację bezpośrednią przez 2 lata. Mamy prawo popełniać pewne błędy i uczyć się na nich. I tutaj bardzo dobrze, że jest taka osoba, no to jest twórca, to jest pomysłodawca, ma do tego prawo. Też każdy z nas, gdyby był autorem czegoś, patrzyłby i w razie sytuacji konfliktowej i niebezpiecznej wszedłby w to i próbowałby swoimi pomysłami, swoim propozycją poprowadzić to na właściwe tory. Ale nam wszystkim chodzi o to, żebyśmy na jednym jakby poziomie podejmowali te decyzje i nie typowali jakiegoś lidera, bo tutaj jakby się wykreował na lidera, on by na pewno nie chciał, żeby tak być spostrzegany. Chodzi o to, żebyśmy... Znaczy, nie, moją intencją był raczej mąż opatrznościowy, wiesz, taki powiedzmy papcio smerw, tak? Czyli, że ci wolni ludzie sami tam działają, tak? Mają zgrywusa, mają jakichś tam producentów i tak dalej. Natomiast ten papcio smerw, kiedy, wiesz, są jakieś konflikty, problemy, no to warto się odwołać do... No, dawniej była rada starszych, tak, czy starszyzna u Indian, także to są tacy ludzie, którzy mają trochę więcej doświadczenia, nie mają siły sprawczej, to znaczy nie mogą zaingerować i czegoś zmienić, ale mogą doradzić, tak, no i w pewnym momencie ta społeczność właśnie przyjmuje to doradztwo i w tym momencie właśnie ten mąż opatrznościowy, czy ta żona opatrznościowa, czy grupa staje się takim, no właśnie, czynnikiem sprawczym, czyli oni jednak w jakiś tam sposób wpływają. Tak, tak, tym bardziej, że on jednak się odwoływał do całej społeczności. Czy chcemy, żeby wyszedł z jakąś własną propozycją, która by unormowała to nasze pewne aspekty, najważniejsze aspekty naszego życia w parlamencie, czy też nie, czy chcemy dalej może czekać w następnych referendach, bo przecież była możliwość wychodzenia z referendum na mocy zebrania 50 podpisów, to przecież mogło tak się dalej dziać, żadnych unormowań by nie było i byśmy czekali, a następne wnioski by spływały, które by spowodowały jeszcze większe osłabienie tej społeczności nieprzemyślanymi referendami, bo tak jak kiedyś na jakiejś debacie mówiłam, jeden wniosek by likwidował taki organ jak wykonawczy, jak KRK, a jakiś inny by znowu wniosek stwierdził, że nie, no i byśmy tacy byli strasznie rozchwiani i zmęczeni tym wszystkim, więc tutaj były wymagane unormowania koniecznie i ja tu oczywiście przeczytałam wprowadzenie
preambułę, ale przecież to zostało tak przeorganizowane, że nawet liczebność tego organu wykonawczego się zmniejszyła. Było 12 osób po jakiejś pewnej analizie, że może, tak jak mówi się, gdzie dwóch Polaków, trzy zdania, tutaj 12 opinii, więc to doprowadzało też, że trudno było nam dojść do pewnego konsensusu. Jest ten organ zmniejszony do ilości 7 osób. I tak jak tam wtedy nie mieliśmy żadnych jakichś odpowiedzialności. 12 osób się zbierało, rozmawiało, dyskutowało, dywagowało. Czasami, często nie dochodziliśmy do jakiegoś porozumienia, bo trudne to było. A tutaj jest już podział, że jest osoba odpowiedzialna za finanse, odpowiedzialna za marketing, za porozumiewanie się z środowiskami jakimiś wolnościowymi. Każdy ma jakiś swój dział, za który będzie odpowiedzialny. Jest 7 osób, jest mniejsza grupa. Łatwiej stworzyć jakąś taką współpracę. I tu wydaje mi się, że na tej bazie mamy ogromną szansę, że już e-parlament nie będzie targany takimi kryzysami, bo każdy będzie musiał się, jakby jeżeli już wejdzie do tej rady, do tej komitetu wykonawczego, bo to teraz będzie Krajowy Komitet Wykonawczy, KKW, to będzie odpowiadał za coś. I to jest bardzo dobry pomysł, bo takie puszczenie ludzi, 12 osób, bez żadnej odpowiedzialności, no to doprowadziło do tego, że nikt za nic nie odpowiadał, kończyły się obrady i często nie było realizacji też tych różnych jakichś ustaleń. To są przemyślenia i to zostało mądrze tutaj wpisane w tym statucie, też, że powstała właśnie rada ekspercka. Tutaj profesor Matyja mocno też bierze udział w tych dyskusjach, ma też swoją pieczę, tak jak mówisz, nad tym e-parlamentem, cały czas go wspiera. Też, co jest bardzo takie nowum, będzie taka rada programowa, bo zauważyliśmy, że na tych naszych spotkaniach te spory czasami przeciągały się do kilku godzin, a tu będzie rada programowa, będą takie mogły środowiska wolnościowe, oczywiście musi być jakaś grupa sensowna, na przykład tam jest napisane w tym statucie 15 osób, będą mogły się spotykać, dyskutować, ustalać coś, dochodzić do pewnego porozumienia i z tą swoją propozycją wypracowaną na tych spotkaniach wyjść do tego komitetu wykonawczego. I to szybciej dojdzie do wdrożenia, więc to są bardzo przemyślane rozwiązania, takie nowatorskie, to już typowo Janusza Zagórskiego, które spowodują, że ta struktura zaczyna przybierać jakiś mocny kształt. No właśnie, i pytanie, w jaki sposób, znaczy co głosujecie, co podchodzi pod te obrady parlamentu, skąd się biorą pomysły, które są potem dyskutowane albo które potem idą pod referendum? Docelowo mieliśmy taki zamiar i do tego zmierzamy. Zresztą pamiętam, też o tym mówiłeś na naszym spotkaniu, żeby ustawy, które są procedowane w Sejmie, były również analizowane i głosowane w naszym parlamencie. Bo jaki mamy plan? Chcielibyśmy, żeby e-parlament w przyszłości, ta wersja internetowa, miała wpływ na życie społeczności Polaków, żebyśmy mogli z tymi naszymi założeniami i celami wejść jakby do prawdziwego parlamentu i doprowadzić do zmiany konstytucji, ordynacji wyborczej i rzeczywiście ten pomysł, abyśmy te ustawy, które w danym momencie posłowie na swoich obradach analizują i później głosują, żebyśmy mogli jako społeczność parlamentu mogli również analizować i być może by się okazało, że mamy całkowicie inne zdanie niż posłowie. To by dało sygnał, że mijamy się jakby z oczekiwaniami społeczeństwa polskiego z tym, co się dzieje w Sejmie, bo wiemy przecież, że takie rzeczy się dzieją, że nie zgadzamy się z wieloma ustawami, one wchodzą w życie, nas obowiązują, a tak naprawdę chcielibyśmy powiedzieć głośne nie. No właśnie, no takim przykładem najlepszym to są chyba te ustawy, które służą do ogradania społeczeństwa ze społecznych pieniędzy. Tak. Ten mój pomysł, wiesz, ja się kieruję w życiu zawsze pewnymi zasadami i stwierdziłem, że e-parlament, co wynika z takiej zasady, że no e-parlament powinien, jeżeli dyskutuje problemy, które dotyczą całej Polski, no to powinny te problemy właśnie być mniej więcej tym samym, co dyskutuje parlament. Ale wyobraź sobie,
że jeden z sympatyków Paffere poszedł dalej i on zaproponował, roboczo to się nazywa generator referendów, i wydaje mi się, że to jest rzecz, która jeszcze jest, to jest jeszcze lepszy pomysł, który mógłby e-parlament realizować, tak? To znaczy mógł albo współtworzyć, albo wręcz realizować. To jest sprawa bulwersujących rzeczy, które normalnie w Szwajcarii podlegałyby pod weto obywatelskie, mianowicie proponowanie w referendum na przykład odwoływania ministrów albo zakazu pewnych ustaw, to znaczy odwoływanie pewnych ustaw. No i tą osobą, która zaproponowała ten pomysł, jest pan Bartosz Wałęga i mówi tak, potrzebnych jest 500 tysięcy podpisów. Okej, 600 na wszelki wypadek, no bo to jest problem, że mogą być jakieś fałszywe, coś może nie tak jakby no, nie zatrybić, także trzeba mieć więcej tych podpisów, żeby takie referendum uruchomić. W rozmowie ze mną ja powiedziałem, że warto by było, żeby to był generator referendum, żeby to była organizacja, która cyklicznie raz na 3 miesiące takie referendum, jedno albo kilka, no bo w Szwajcarii wiemy, referendów federalnych jest około 5 tematów co 3 miesiące są dyskutowane. No i generalnie to jest właśnie ten pomysł, żeby powstała organizacja, która będzie po pierwsze wysuwała pytania, które w powszechnym referendum Polacy będą musieli, na które będą musieli odpowiedzieć, no i zjednoczy Polaków właśnie wokół tych fundamentalnych rzeczy, fundamentalnych, bo nawet nie to, co dyskutuje parlament, tylko że chodzi o mechanizmy, na których ten parlament funkcjonuje. No i teraz tak, jeżeli nawet to się nie uda, to będzie pewna moc, to znaczy ludzie będą mieli pewien punkt zaczepienia, będą wiedzieli, aha, to ja tutaj mogę zaproponować pytanie referendalne. Ono oczywiście musi uzyskać ileś tam, przejść pewne progi instytucjonalne, ale generalnie mogę takie pytanie zaproponować i potem to pytanie będzie podlegało pod ogólne referendum. To jest jedna rzecz. Druga sprawa to, tak jak pan Bartosz Wałęga zauważył, 500 tysięcy, no to jest 50 tysięcy osób, które są w stanie zebrać po 10 podpisów. No i mi się wydaje, że ja w swojej rodzinie jestem w stanie zebrać co najmniej 30 podpisów, jak się postaram. A jeżeli jeszcze by było grono znajomych, dołączyć do tego grono znajomych, co prawda nie wiem, czy oni by się podpisali, ale myślę, że tak. I teraz właśnie, do czego ja bym ich przekonywał? Nie do podpisania się pod tym konkretnym pytaniem referendalnym, na przykład odwołanie danego ministra albo odwołanie danej ustawy, która powoduje wyprowadzanie pieniędzy publicznych, no tak jak to robi w tej chwili Ministerstwo Edukacji, tylko pod tym, że bierzesz, siostro czy bracie, udział w generatorze referendum. To znaczy, że to jest najważniejsze, że ten model sprawowania władzy, właśnie tworzenie pytania pod referendum i uruchamianie tego referendum jest najważniejsze. W związku z tym, wracając do tego, co ja mówię, jeżeli ja bym zdobył 20 podpisów czy 30, no to w tym momencie potrzebnych jest takich ludzi jak ja, ludzi dobrej woli, około 25-30 tysięcy, tak? Czyli to jest według mnie realne. Jak wy byście się zapatrywali jako e-parlament? Ja oczywiście nie oczekuję, że z twojej strony padnie deklaracja, która już zobowiąże e-parlament, bo oczywiście wy jesteście ciałem takim demokratycznym, ale jaki jest twój prywatny pogląd i czy ty ewentualnie będziesz go pokazywała, omawiała właśnie jako projekt godny polecenia i godny, w który warto wejść? Uważam, że każda aktywność, która zmierza, żeby ludzie decydowali o czymś, jest godna poparcia. Ja może powiem od siebie. Najważniejsze, to jest bardzo dobry pomysł, żebyśmy mogli brać udział w takich referendach. Tylko według mnie to powinien być pierwsze referendum, powinno być takie, które by było długoterminowe, i tak naprawdę możliwe do zrealizowania w przyszłości.
Ja bym proponowała nie właśnie dymisję Przemysława Czarnka, bo taka była propozycja, dlatego że to jest temat, który może za moment przestać istnieć. Z tego co wiem, to Najwyższa Izba Kontroli zainteresowała się tym, weszła teraz i te dokumenty sprawdza, bo to chodzi o tą aferę Villa Plus. Tam 40 milionów zostało rozdysponowanych i to jest teraz mocno analizowane i prześwietlane. Może być tak, że za moment ten temat przestanie istnieć, bo zostanie zdymisjonowany minister edukacji. To musi być taki cel, który połączy Polaków i na przykład taki, trochę może paradoksalnie kontrowersyjny, referendum w sprawie prawa do referendum obywatelskiego. To jest świetne, bo słuchaj, to jest cel, który zrealizujemy, to tak naprawdę doprowadzi do nowelizacji konstytucji, to w mniejszym zakresie, a w większym to do zmiany konstytucji. Do czego doprowadzi? Do zmiany tego artykułu 125, że o referendum ogólnopolskim decyduje Sejm i też tu są mocne obwarowania, że musi być połowa posłów na sali, i bezwzględną większością. To wystarczy, że połowa posłów to jest 230, wystarczy, że przyjdzie 229 na te obrady, to przecież oni nie zarządzą tego referendum. I jest drugi wariant, że referendum ogólnokrajowe może zarządzić prezydent za zgodą Senatu, gdzie też jest wymagana obecność połowy senatorów, czyli w tym przypadku 50, i bezwzględna większość musi być na tak. Czyli to są takie obwarowania, że nawet jakbyśmy zebrali te 500 tysięcy, to na sali sądowej może być to mocno zablokowane. Nie mówiąc o tym, że jest ten próg frekwencyjny, że 50% uprawnionych do głosowań, ponad 50% do uprawnionych, czyli 50% plus 1. Tak, ale wiesz co, mi się wydaje tak, oczywiście jest bardzo dużo takich rzeczy i bardzo wielu przeciwników tego pomysłu może po prostu mówić, ach, nie uda się. Ale ja uważam, że tutaj, to tak jak w alpinizmie, nieważne jest wejście na szczyt, tylko ważny jest fakt samego wspinania, że to wspinanie nas wzmocni. Tak, oczywiście. Tak, bo tutaj ludzie też zobaczą, tak, no okej, ja uważam, że tą najważniejszą ideą, to jest właśnie generator, żeby to było cykliczne, żeby był drugim pomysłem pana Bartosza, wiesz, bo to wynika z tego, że właśnie ta Villa 500+, to już był taka kropla, która przelała jego czary goryczy i stwierdził, że po prostu w tym kraju się nie da więcej żyć, także zauważ, że odwołanie ministra jest celem bardzo takim marketingowym, tak, bo to jest proste, tak, no ten facet nam się nie podoba, buch i odwołujemy go. Natomiast oczywiście najważniejsze jest to, co ten facet robił. Te przepisy, które mu na to pozwalały, że on w sposób instytucjonalny właśnie potrafił dysponować pieniędzmi społecznymi dla swoich prywatnych jakichś tam inicjatyw. Podobno jego szwagier też jakoś dostał jakieś pieniądze, tak? Na jakiś tam cel. Oczywiście może z tych pieniędzy publicznych, na przykład budując szkołę, trochę zwinąć dla siebie jeszcze, bo też takie możliwości są. Także mi się wydaje, że ten pomysł, no my jako Paferę będziemy bardzo mocno go promowali, będziemy szukali sojuszników, bo no, jest to pomysł po prostu też mega demokratyczny i wymaga ciała kolektywnego, który będzie go realizował. Także Małgosiu, bardzo Ci dziękuję za tą rozmowę. Ale jeszcze tak kończąc, tak? Słuchaj, no, czy jak się zapatrujesz na takie pierwsze referendum o prawie do referendum obywatelskiego, bo to byłoby mocno takie zachęcające do tego, żeby w tym projekcie brać udział. No bo wyobrażasz sobie, że no, to przecież to dopiero byłoby działanie demokratyczne. Walczymy o nasze prawo, o zmianę wtedy konstytucji. Rozumiesz, bo jeżeli dasz taki teraz temat, dymisja ministra edukacji, no to za moment on już może być zdymisjonowany. I co wtedy z tym tematem? Słuchaj, całkowita racja. To znaczy ja się zapędziłem i właśnie tak jakby nie podjąłem dalej tego wątku, nie rozwinąłem go. Drugim pomysłem Bartosza Wałęgi właśnie było referendum, które ma reorganizować tryb referendalny, tak? Czyli de facto zmianę w konstytucji. No bo de facto musisz podać swój adres zamieszkania. I on uważa, że wystarczy podać PESEL i to powinno być wystarczające imię, nazwisko, PESEL, podpisanie się i jakiś sposób weryfikacji.
No i właśnie ta weryfikacja to może być na przykład e-podpis, czy jakiś tam e-obywatel, czy coś takiego, tak? Po to, żeby nie podawać, no, żeby nie odkrywać wszystkich kart na stół, bo to się ludziom po prostu może nie podobać. I to może być bardzo duży czynnik, że tak powiem, hamujący wzięcie udziału w referendum. Także ja się tu absolutnie zgadzam. Tutaj oczywiście, w ogóle według mnie będzie ogromna rola takiej no, całej instytucji, niedużej, być może wiesz, 7-osobowej, która będzie weryfikowała pomysły na referendum, będzie poddawała to pod wstępne jakieś głosowania, będą tworzone komitety za, komitety przeciw. To jest właśnie ten fundament demokracji szwajcarskiej, tak? Także. Czy masz pomysł jeszcze... jest bardzo ciekawy. Pomysł jest bardzo ciekawy. Będę śledzić i na pewno wezmę w nim udział, jeżeli uruchomicie taki generator referendalny. A jak zobaczę ten temat, że walczymy o prawa do referendum obywatelskiego, to od razu się... Słuchaj, proszę przyślij po prostu kilka tematów referendalnych, które według ciebie właśnie powinny trafić do generatora. To już będzie jakiś bardzo taki wkład drobny, ale istotny według mnie. Tak. Bardzo ci dziękuję za rozmowę. Mam nadzieję, że za jakiś miesiąc spotkamy się ponownie i znowu omówimy, co się dzieje w parlamencie. My już też będziemy troszeczkę dalej z pomysłem generatora referendów. W takim razie dziękuję Tobie, dziękuję Państwu za uwagę. Ja również dziękuję wszystkim. Dziękuję Tobie, Janie, za zaproszenie. Naprawdę bardzo, bardzo mi tutaj, no, dużo rzeczy żeśmy poruszyli, bardzo interesujący. Tak, no to jest taka nasza misja, tak, że właśnie edukujemy społeczeństwo. No i też chcemy, żeby... wyzwolić inicjatywę obywatelską, co jest niestety bardzo, bardzo trudne. Ale możliwe. Ale możliwe. Dziękuję bardzo. Ja również dziękuję. Do widzenia.